Witam Was bardzo serdecznie, ja nazywam się Tomasz Żuda, jestem głównym programistą w Gavik Pro i dziś poopowiadam Wam o tworzeniu wtyczek dla edytora TinyMC w wersji czwartej. Na początek powiem Wam kilka użytecznych faktów, które powinniście znać na temat tego edytora, bo one dosyć znacząco wpływają na dalszą prezentację. Przede wszystkim w WordPressie w wersji 3.9 wprowadzono nową wersję edytora TinyMC. Jest to wersja czwarta, a co za tym idzie, wszystkie wtyczki, które były tworzone dla tego edytora w wersji trzeciej, po prostu przestały działać w większości wypadków. Podobno jest jakaś warstwa wsparcia, znaczy jest taka specjalna wtyczka, która dodaje wsparcie wstecz, ale niestety moim zdaniem to nie za bardzo działa, dlatego w zasadzie większość deweloperów rzuciła się w momencie premiery WordPressa 3.9 do przepisywania swoich skryptów, które dodają jakieś własne modyfikacje do edytora w kokpicie WordPressa. Edytor TinyMC posiada tryb Tiny. Ten tryb bardzo się przydaje, jeżeli byście chcieli na przykład dodać tryb wysiwek w komentarzach swojego bloga. Później Wam pokażę, jak ten edytorek wygląda. Bardzo fajna sprawa, bo to jest jakby odmiana edytora TinyMC dla frontendu, ponieważ ogólnie jakby TinyMC jest wykorzystywany w kokpicie WordPressa, ale jakby mamy jego namiastkę też na froncie. Bardzo łatwo jest ten edytor rozbudować. W zasadzie większość kodu tworzone jest w JavaScriptie, ponieważ 90 parę procent kodu TinyMC to kod JavaScriptowy, tylko parę procent to są dodatki w postaci kodu w PHP. I WordPress udostępnia kilka bardzo użytecznych filtrów, które mogą Wam pomóc zmodyfikować i wpłynąć na wygląd i działanie tego edytora. I najważniejsza sprawa, dokumentacja TinyMC po prostu się. W zasadzie dawno nie widziałem tak złej dokumentacji. Generalnie z tej dokumentacji, tej oficjalnej na stronie MoxiCode, dowiecie się, jakie są metody, jakie są klasy, ale już jeżeli chodzi o jakiekolwiek przykłady, no to jest ciężko. Generalnie przed wydaniem WordPressa 3.9 w zasadzie metodą prób i błędów doszedłem, jak w ogóle takie wtyczki pisać. I tak naprawdę duża część tej prezentacji to są moje własne jakby rzeczy, które udało mi się wyciągnąć z kodu edytora bezpośrednio, a nie jakby z jakiejś dokumentacji. O tyle dobrze, że na stronach kodeksu jakby są opisane te wszystkie filtry, które wspiera WordPress, więc tam pewne rzeczy dało się rozwiązać mniej boleśnie niż w wypadku na przykład... Lepiej, że tak jak inaczej posłużylibyśmy Google. Tak. Znaczy, bo generalnie problem polega na tym, że... Zresztą pokażę Wam parę rzeczy, które po prostu wyszukałem bezpośrednio w kodzie edytora TinyMC. No i musimy sobie też odpowiedzieć na pytanie, dlaczego w ogóle te wtyczki są potrzebne, bo no, po coś jest, musi być jakiś sens, dla którego musimy te wtyczki tworzyć, prawda? Przede wszystkim możecie dodać brakujące funkcjonalności do edytora, bo wiadomo, że ten edytor domyślny może nie mieć wszystkiego, czego oczekuje na przykład Wasz klient w projekcie. Możecie też dostosować wygląd samego edytora do potrzeb klienta. Co jest ważne, możecie ograniczyć pole manewru klientowi, bo nie ukrywajmy, niektórzy jak dostaną edytor wysiwek, to już myślą, że mogą z Worda sobie wszystko wklejać, później to się kończy co najmniej tragicznie, zwłaszcza jak zajrzycie do kodu źródłowego tak sformatowanego wpisu. I możecie też zapomnieć na przykład o składni shortcodów. Shortcody to jest bardzo fajna funkcjonalność WordPressa i dzięki własnym wtyczką dla TinyMC możecie zrobić sobie przyciski, które będą wstawiały odpowiednio sformatowane shortcody i będziecie mogli jakby skupić się na tworzeniu, a nie na tym, jaki parametr oferował ten shortcode. I żebyśmy mieli jakiś background do tego, co będę później dalej opisywał, najpierw omówię Wam podstawowe filtry, które oferuje WordPress w zakresie obsługi TinyMC. Najważniejszy chyba filtr, który będzie nas interesował, to MCE Buttons. On ma aż trzy sufiksowane jeszcze wersje o numerach 2, 3 i 4. I chodzi po prostu o to, że korzystając z tego filtra możecie modyfikować tablicę przycisków na paskach narzędzi edytora TinyMC. Generalnie tych pasków domyślnie są dwa, więc żeby dobrać się do pierwszego korzystacie z filtra MCE Buttons, a żeby dostać się do drugiego korzystamy z filtra MCE Buttons 2. Dodatkowo trzeci i czwarty pasek możecie aktywować, jeżeli jakby wrzucicie do tablicy tych przycisków dodatkowe elementy i wtedy one zostaną wyświetlone. Tutaj są jakby standardowa konfiguracja edytora z dodanym jednym przyciskiem i jakby ten trzeci screenshot obrazuje zachowanie edytora po wykorzystaniu filtra zarówno MCE Buttons 3, jak i MCE Buttons 4. Wynika to z tego, że jeżeli jakiś pasek jest pusty, to w ogóle nie będzie wyświetlany. Zatem jeżeli mamy tylko dwa paski, zawsze pojawi się tylko trzeci, niezależnie czy to jest trzeci czy czwarty pasek z narzędziami.
Kolejny filtr analogiczny do tego, który opisywałem przed chwilą, to Tiny MC Buttons i on powoduje, że możecie modyfikować przyciski w tym trybie, o którym wspomniałem, w tym trybie Tiny. Tu widzicie, sobie nie wiem, czy przy tej rozdzielczości tak pięknie to widać, ale ogólnie ten edytor ma tak naprawdę jeden pasek narzędzi i ma takie znane z WordPressa przyciski Dodaj Medium i dwa taby do zmiany trybu wyświetlania zawartości wpisu. Znaczy wpisu, tak naprawdę to jest z reguły komentarz. MC External Languages to filtr, który umożliwi Wam dodanie własnych tłumaczeń do Waszej wtyczki, czyli można tworzyć wtyczki dla TinyMC, które będą później mogły być przetłumaczone na inne języki. I do tego służy właśnie ten filtr. Go później jeszcze troszeczkę bardziej i dogłębnie opowiem, bo to jest dosyć złożony temat. MC External Plugins to jest kolejny bardzo ważny filtr, ponieważ on umożliwia Wam w ogóle poinformowanie edytora TinyMC o tym, że będziecie dodawali jakąś własną wtyczkę dla niego. Tutaj akurat zaznaczyłem właśnie taki przykładowy przycisk dodany jakby z użyciem tego filtra. Oczywiście tak naprawdę dodanie przycisku składa się z dwóch operacji, ale to za chwilę. MC i CSS to już dla takich troszkę bym powiedział bardziej zaawansowanych deweloperów rozszerzeń dla tego edytora. Bo generalnie jest tak, że jeżeli na przykład wprowadzicie jakieś zmiany w kokpicie, w CSS-ie, to one mogą co najwyżej wpłynąć na wygląd edytora i jego interfejsu, ale nie jego zawartości. Bo zawartość edytora jest wczytywana w ramce, a co za tym idzie, trzeba się dobrać do tej ramki. I właśnie do tego służy ten filtr MC CSS. On pozwala Wam zdefiniować pliki CSS, które będą doczytywane w tej ramce i dzięki temu możecie wpłynąć na wygląd jakby zawartości edytora już od strony tego, co użytkownik wprowadza. Tutaj na przykład zaznaczyłem akurat taki customowy element z interfejsu WordPressa, po prostu jeżeli wstawicie obrazek i na niego najedziecie, to tam się pojawia taka ramka wokół obrazka. I to jest właśnie po prostu kod CSS, który jest doczytany do edytora TinyMC i do tej ramki, która wyświetla zawartość treści wprowadzanej przez użytkownika. I ostatni z tych ważnych filtrów, bo jeszcze jest kilka mniej ważnych, TinyMC Before Init. Jest to filtr, który pozwoli Wam zmodyfikować początkową konfigurację edytora, zanim on jakby się załaduje. I dzięki temu można aktywować na przykład jakieś ukryte kontrolki. Tutaj akurat jest pokazana kontrolka Formats, która jakby zawiera pełną listę dostępnych formatowań w edytorze TinyMC. Jest jakby rozwiniętą wersją tej kontrolki z listą wyboru styli, która jest domyślnie dostępna w drugim pasku na pierwszej pozycji. I właśnie dzięki temu filtrowi można takie rzeczy powłączać dodatkowo. No i zróbmy teraz coś na początek prostego, czyli dodajmy przycisk do edytora. Jak zobaczycie, nie jest to nic strasznego. Po prostu musimy się podpiąć pod akcję admin head i zdefiniować, że będziemy wykonywali naszą akcję, w tym wypadku worda add button. I teraz po prostu musimy zdefiniować, co się stanie w sekcji head naszego dokumentu. Po pierwsze musimy się odwołać do zmiennej type now, którą za chwilkę wykorzystamy. Sprawdzamy, czy użytkownik w ogóle ma uprawnienia do edycji postów albo podstron, bo jeżeli ich nie ma, to bez sensu, żebyśmy wykonywali jakikolwiek kod. Sprawdzamy dzięki zmiennej type now typ treści, która jest aktualnie modyfikowana, czy jest to post albo strona. Jeżeli nie, to wiadomo, znów nic nie wykonujemy. I ostatni warunek do spełnienia, sprawdzam, czy użytkownik włączył w ogóle tryb wysiwek, bo można w opcjach WordPressa wyłączyć jakby ten podgląd wizualny wprowadzonego kodu i wtedy jakby wykonywanie też kodu nie ma sensu, no bo on się de facto do niczego nie przyda. Jeżeli te wszystkie trzy warunki są spełnione, to wtedy dodawane są tutaj dwa filtry, MC External Plugins i MC Buttons i tam wykonujemy dwie bardzo proste operacje. Po pierwsze, informujemy TinyMC, że nasz plugin będzie korzystał z skryptu Button.js. Tak naprawdę w tych filtrach działa to tak, że po prostu dostajecie tablicę przycisków, wtyczek i po prostu dodajecie do niej swoje pozycje. I tak też tutaj się dzieje. Definiujemy tutaj od razu nazwę naszej wtyczki WordUp Button. I druga funkcja to ta funkcja, która doda przycisk. Bo jakby w pierwszej funkcji mówimy TinyMC, że będzie to plugin, który korzysta z jakiegoś skryptu, a w drugiej funkcji, która teraz się pojawiła, mówimy TinyMC, że ma się też wyświetlić na pierwszym pasku, bo korzystamy z filtrem MC Buttons, przycisk. I w tym wypadku ten przycisk zostanie wrzucony na koniec tej całej listy, bo ponieważ korzystamy z funkcji ArrayPage. I znowu modyfikujemy tablicę przycisków, zwracamy i TinyMC już wie, że ma wyświetlić przycisk. No i teraz musimy tego go jeszcze poinformować, jak ten przycisk ma wyglądać i co ma robić. Przechodzimy do tego naszego skryptu Button.js.
tworzymy oczywiście najpierw funkcję wyższego rzędu, ponieważ nie chcemy wpływać na przestrzeń nazwy w JavaScriptie globalną. Korzystamy z obiektu TinyMC. On oferuje kilka menedżerów. Jednym z nich jest menedżer pluginów. Wywołujemy mu metodę add, która spowoduje dodanie wtyczki. Określamy jej nazwę jako pierwszy argument tej metody, czyli w tym naszym wypadku word add button. I następnie definiujemy funkcję, która ma się wykonać przy dodawaniu tej wtyczki. W tym wypadku jest to funkcja, która przyjmie dwa argumenty. Uchwyt do aktywnego edytora i adres URL. Akurat tego drugiego argumentu nie będziemy używali. I działa to tak, że po prostu wywołujemy dla edytora metodę add button i ona znów bardzo podobnie jak ta funkcja wyżej przyjmuje argument z nazwą przycisku word up button, co jest bardzo ważne, ten word up button musi się zgadzać z tym, co tam wprowadziliśmy w tych filtrach, więc ta nazwa jakby wszędzie musi być ta sama. Określamy tytuł przycisku, w tym wypadku to jest myTestButton i klasę WP Media Library. I po tym wszystkim pojawi nam się taki ładny przycisk z ikonką aparatu fotograficznego i nutki. I co jest tutaj taki ważny detal, ta klasa, którą dodaliśmy, czyli WP Media Library od ikonki, ona zostanie jeszcze sprefiksowana automatycznie przez edytor i będzie tak naprawdę miała taki prefiks MCE, myślnik i myślnik. Troszeczkę później to schakujemy, ponieważ tak naprawdę ten mały defekt powoduje, że nie można wykorzystać wszystkich ikonek, które są dostępne w WordPressie, ale znalazłem na to sprytny sposób. Usuwanie przycisków jest w sumie dużo prostsze niż dodawanie. Wiadomo, łatwiej zepsuć niż zrobić dobrze. Tworzymy funkcję, która będzie usuwała przycisk. W tym wypadku po prostu musimy usunąć element tablicy przycisków, a nie go dodać, więc korzystamy z funkcji unset. Usuniemy pierwszy przycisk z pierwszego paska, ponieważ... przesunęło za szybko. Ponieważ korzystamy z filtra NC Buttons. Czyli definiujemy funkcję, podpinamy ją pod filtr i korzystając z tego, że przyciski w paskach w każdym oddzielnie są numerowane od zera, powodujemy, że zniknął nam przycisk pogrubienia w tym miejscu. I tak można usunąć masę przycisków, możecie naprawdę ograniczyć fantazję użytkownika mocno, tak? To nie wiem, czy ja dobrze pamiętam, że takie, ale pamiętam, że nie jestem pewien, czy to było w wersji czwartej, ale na pewno było to wcześniej, że takie była możliwość usuwania klawiszy raczej po ich jakichś slagach, identyfikatorach, niż po indeksach tablicy. Albo to jest o tyle krytyczne, że tak powiem, że wiesz, ustalanie, że takie w jaki indeks... Ja wiem o co ci chodzi, że indeks po prostu może być tak, że na przykład jeżeli ktoś zdecyduje, że wstawił przycisk przed, no to wtedy jakby te indeksy zadziałają. Ale w tej kwestii to się zmieniło, że tak powiem, w czwórce, czy też po prostu, że tak powiem, to jest... Znaczy powiem szczerze, akurat ja rzadko usuwam przyciski, więc nigdy nie musiałem korzystać akurat z takiej metody, ale trzeba by po prostu zajrzeć tak naprawdę do tablicy buttons, bo prawdopodobnie ona przechowuje te slagi, więc pewnie jest możliwość po prostu na przykład przeiterowania po nich, bo nie kojarzę takiej funkcji, szczerze mówiąc, w dokumentacji. Ja też natomiast było 2-3 razy taka sytuacja, że po prostu w imię, że tak powiem, bezpieczeństwa, że takiem użytkowników chciałem wywalić na przykład nagłówki H1, że tak powiem. Ja miałem tylko paragraf i H1 i to było w liście, się podobało, co mam. Ale to panowie, to sprawdzimy, że tak powiem, na deser, tak z czystej ciekawości, bo sam jestem w sumie ciekaw ten, ale myślę, że to będzie kwestia po prostu tablicy buttons. Dobrze. I tak jak wspominałem, do tej pory byliśmy ograniczeni do ikonek, które są zdefiniowane w kodzie TinyMC, natomiast WordPress oferuje jeszcze jedną możliwość, mianowicie Dash Icons. To są ikonki, które zostały dodane w WordPressie 3.8 wraz ze zmianą całego wyglądu panelu administracyjnego i korzystając z mojego małego sprytnego triku możemy wykorzystać pełen potencjał tych ikonek. Każda z tych ikonek jest prefiksowana w nazwie klasy poprzez dash icons, myślnik i później już jest jakby nazwa jakiejś konkretnej klasy. Tutaj jest taki standardowy kod do dodania kodu CSS własnego w kokpicie. W tym wypadku po prostu dodajemy plik state CSS. To jest raczej standardowy kod, więc nie będę się nad nim rozwodził, natomiast ten jest już ciekawszy, ponieważ tutaj jest cały myk. Dodajemy element i od tekstu pochyłego, który teraz po zmianach w trendach zamienił się w synonim ikonki. No tak się stało niestety, stracił na znaczeniu. I korzystamy z klasy MCE, myślnik i myślnik icon.
i definiujemy fonta tak, żeby wykorzystała DashiCons. Tak naprawdę ten cały kawałek kodu jest po prostu wzięty z DashiCons. Po prostu potrzebowałem go jako bazy, bo później tylko się w tych wszystkich klasach od DashiCons zmienia się tak naprawdę tylko jedna właściwość CSS. I nasza modyfikacja polega na tym, że w nazwie ikonki na początku piszemy icon, dodajemy spację, a potem wprowadzamy już dowolną klasę DashiCons myślnik. I tutaj zauważcie też, że od razu dodałem wstawianie tekstu. Jest takie zdarzenie on click dla przycisku. To zdarzenie korzysta z metody insert content i to jest taka najprostsza forma wprowadzania tekstu do edytora. Po prostu cała ta zawartość zostanie wprowadzona, aczkolwiek dzisiaj się przekonałem, że jeżeli na przykład byście wprowadzali kod HTML, to jeżeli będziecie dodawali puste tagi, to one zostaną wyczyszczone, nie zostaną wyświetlone w edytorze. Właśnie mam właśnie zagadkę, jak to zrobić, żeby TinyMCI tego mi nie robiło bez modyfikowania jego konfiguracji. I to są właśnie te dwa kluczowe elementy, które dodaliśmy. I ta klasa icon powoduje, że jakby, ponieważ TinyMCI nie robi tego prefiksowania zbyt inteligentnie, on po prostu poprzedza cały string z właściwości icon po prostu tym zapisem mc myślnik i. Po prostu zamienia się to w tą naszą klasę, którą zdefiniowaliśmy, więc działa to de facto tak, jakbyśmy korzystali normalnie z DashiCons. I tutaj mamy już niestandardową ikonkę widoczną. Po jej kliknięciu pojawia się tekst Hello World. Magic. Dobrze. Jest jeszcze pewna alternatywa dla takiego wstawiania tekstu przez Insert Content. Mianowicie TinyMCI ma coś takiego jak obiekt formatujący tekst. I można go bardzo fajnie wykorzystać, gdyż działa on tak jak te natywne kontrolki od pogrubiania tekstu, tworzenia kursywy, tworzenia nagłówków. Na początek tworzymy sobie funkcję, która jakby przygotuje ten obiekt formatowania do działania. Ona będzie pobierała jako argument uchwyt do przycisku, który będzie obsługiwał tą funkcjonalność. Tworzymy nasz styl formatowania, czyli korzystamy z metody register tego obiektu formatowania. Określamy nazwę big text, bo to będzie duży tekst, powiedzmy, relatywnie. A potem określamy styl tego tekstu, to znaczy będzie to element typu liniowego, to będzie znacznik strong i określamy style CSS w atrybucie style, które zostaną dodane dla tego elementu. W tym wypadku jest to font size o rozmiarze 32. Oczywiście dla tych, którzy brzydzą się atrybutu style, a są na pewno tacy, bo w zasadzie to byłby zdrowy odruch, jest możliwość definiowania po prostu klas tych elementów. Po prostu zamiast styles dajemy tam atrybut classes i wstawiamy nazwy klas, które będą wstawione. Przy czym musicie pamiętać, że wtedy powinniście też dla zapewnienia wizualnej obsługi tego chwytu skorzystać z filtra MCI CSS po to, żeby dodać kod CSS, który będzie stylował w edytorze wasz własny styl. W ten sam sposób można dodać elementy blokowe. Tak, tak. Bo zamiast inline dajemy wtedy blok i nazwę taga. I tutaj jest jeszcze taki fajny chwyt, ponieważ jak pewnie zauważyliście, jak zaznaczacie jakiś tekst w edytorze, to przyciski, które odpowiadają za formatowanie tego fragmentu tekstu, zmieniają swój stan na aktywny. I właśnie ten fragment kodu, który jest związany ze zdarzeniem format change, odpowiada za dodanie dla naszego przycisku odpowiedniego stanu. I to jest o tyle fajne, że to działa bardzo inteligentnie, to znaczy nie musicie się martwić, jaki to ma być stan, jakieś warunki dodatkowe tworzyć, to po prostu działa jakby już pod maską tego rozwiązania. I teraz, żeby dodać takie formatowanie dla zaznaczonego tekstu, bo to jest właśnie najfajniejsze w tym wszystkim, że po prostu zaznaczacie tekst w edytorze, naciskacie ten swój przycisk i jakby całe formatowanie zostaje dla tego fragmentu tekstu nadane, on zostaje otoczony odpowiednimi znacznikami. Korzystacie z jednej linii kodu, wywołujemy obiektowi formatowania metodę toggle, a właściwie toggle, toggle to brzmiało po polsku, i wywołujemy naszą nazwę formatowania, w tym wypadku big text. I co jest jeszcze ważne, żeby to wszystko zadziałało, musimy też wywołać tę naszą funkcję, którą wcześniej zdefiniowaliśmy, więc korzystamy ze zdarzeń onPostRender. On jest wywoływany zawsze wtedy, kiedy treść edytora zostanie odświeżona, czyli na przykład kiedy zmieniacie taby z widoku wizualnego na tekstowy i na odwrót, oraz w momencie, kiedy w ogóle jest to po raz pierwszy wyświetlane. Tworzymy uchwyt do przycisku i sprawdzamy, czy obiekt formatowania już istnieje. Jeżeli tak, to od razu wywołujemy naszą funkcję konfigurującą obiekt formatowania. Jeżeli nie, to odwołujemy się do zdarzenia init edytora. Tutaj macie editor on init, to jest taka składnia backbone'owa w sumie. I wywołujemy naszą funkcję w tym miejscu. Jak widzicie, przekazujemy uchwyt do naszego przycisku.
Z przyciskami jest tak, że oczywiście jak już zaczniemy je dodawać, to chcielibyśmy ich dodać 15, 20. Niektórzy mają takie na pewno zapędy. Tylko że od strony interfejsu użytkownika jest to bardzo mało eleganckie rozwiązanie. Zwłaszcza, że większość z tych przycisków pewnie dałoby się zgrupować. I dlatego właśnie można skorzystać z innego typu przycisku, przycisku z submenu. Działa to tak, że określacie dodatkowy atrybut type i nadajecie mu wartość menu button. Następnie określacie właściwość menu i w niej macie tablicę obiektów, które de facto są analogiczne do zwykłych przycisków. Możecie tam zdefiniować zdarzenie on click, tytuł, wartość, ikonkę i możecie tak sobie stworzyć naście takich obiektów, a w efekcie uzyskacie takie eleganckie submenu z ikonką. Może być bez ikonki, jeżeli nie zdefiniujecie tej klasy icon. I jakby każdy z tych przycisków może się później zachowywać tak jak każdy przycisk na pierwszym poziomie w TinyMC. I co jest ważne, możecie też tworzyć submenu. Po prostu jeżeli macie już taki item, dajecie mu znowu menu i tworzycie kolejne zagnieżdżenie. Co jest jeszcze ważne, jeżeli chodzi o shortcody, to w większości wypadków one mają kilka, nawet kilkanaście argumentów opcjonalnych, więc warto było gdzieś tą konfigurację upakować tak, żeby użytkownik już w ogóle mógł zapomnieć o wprowadzaniu jakichś rzeczy ręcznie. I działa to tak, że pop-upy dosyć prosto się tworzy w TinyMC, ponieważ korzystamy z menadżera pop-upów, jest to Window Manager, wywołujemy mu metodę open i następnie definiujemy trzy rzeczy. Tytuł tego pop-upa, w tym przypadku jest to wstaw nagłówek. Następnie w obiekcie body będziemy mieli konfigurację pull, które będzie zawierał pop-up. I na koniec zdarzenie on submit, które będzie wykonywane w momencie zatwierdzenia zmian, które wprowadziliśmy w pop-upie. I to zdarzenie ma dostęp do danych z formularza poprzez obiekt edata. I po kliknięciu naszego przycisku pojawia się piękny, trywialny pop-up. Trywialny też dlatego, bo w sumie to samo byśmy uzyskali z obiektem formatowania, korzystając z nagłówka H3 jako elementu otaczającego. Dlatego zróbmy coś bardziej wyszukanego. Dodajemy w tym samym jakby pop-upie do tego pola, które już mieliśmy, dodatkowe pole na ID, tak żeby później można na przykład było tworzyć kotwice do poszczególnych tytułów w tekście. I dodajemy listę wyboru, która umożliwi użytkownikowi wybór nagłówka. Ja tutaj celowo ograniczyłem ilość nagłówków, tak żeby użytkownik mógł wstawić co najwyżej H3, z tego względu, że niektórzy oczywiście by wstawili tam 15, znaczeniu H1, bo tekst jest duży, a jak ludzie od SEO wiedzą, to nie do końca jest dobre rozwiązanie, jeżeli użytkownik nie ma pojęcia, co robi. I na koniec pojawia nam się oczywiście metoda onSubmit, która korzysta z tych wszystkich zmiennych, czyli level, ID i type. Tu oczywiście są 4 razy zaznaczone te zmienne z tego względu, że jedna z nich, czyli level, pojawia się 2 razy i ona odpowiada za poziom nagłówka. I ten pop-upik z tego kodu, trochę długiego, wygląda już troszkę ciekawiej. I ostatni temat, który chciałem poruszyć, to wsparcie dla wielojęzyczności. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, no jak chcemy przetłumaczyć wtyczkę, która jest w JavaScriptie, no to wiadomo, WP Localize Script. Niestety to tak nie działa, w TinyMC on się rządzi swoimi prawami i dlatego musimy troszeczkę się nakodzić. Korzystamy z filtra MC External Languages i tu znowu analogicznie, tak jak w tych wszystkich filtrach od przycisków czy pluginów, po prostu modyfikujemy tablicę, którą otrzymujemy, dodajemy jej w tym wypadku lokalizację pliku, który będzie zawierał tłumaczenia. To musi być wyjątkowo skrypt w PHP. I ten skrypt będzie zawierał jakby waszą tablicę tłumaczeń. Zaczynamy tworzenie tego skryptu od tego, że po prostu zabezpieczamy się przed wywołaniem bezpośrednim tego skryptu. Sprawdzamy, czy klasa WP Editors jest zdefiniowana i zainicjalizowana, bo jeżeli nie, to musimy ją doładować. Będzie nam potrzebna. Tworzymy jedną naszą własną funkcję, która będzie odpowiadała za wygenerowanie tekstu tłumaczeń. I tu jest najważniejszy fragment. Jest to tablica, która zawiera tłumaczenia. Po lewej stronie jako klucze mamy podane uchwyty do tych tłumaczeń, po prawej mamy funkcje WordPressa lokalizujące, które odpowiadają za wyświetlenie tekstu w danym języku. I następnie mamy kawałek kodu, który przerabia tą całą tablicę na postać strawną dla TinyMC, czyli taką, żeby on wiedział, że w tej zmiennej ma dane dla konkretnego języka, na przykład polskiego, i one są serializowane tam w odpowiedni sposób. I funkcja po prostu cały taki ciąg znaków, który jest de facto kodem JavaScript, wypluwa.
I tu jest drugi ważny fragment. Jest tu taka zmienna strings, która przyjmuje jakby tą zawartość, znaczy rezultat tej funkcji. I to jest ważne, że ona musi się nazywać strings, z tego względu, że w kodzie TinyMC jest to tak zrobione, że wszystkie te pliki językowe od wtyczek są wczytywane, znaczy inkludowane tak naprawdę, i po prostu to wszystko jest pakowane do zmiennej globalnej strings. I później już jak mamy kod naszej wtyczki, ten javascriptowy, po prostu wywołujemy funkcję edytora getLang i ona odwołuje się do obiektu. W naszym wypadku obiekt to jest po prostu wordUpButton i do klucza. I tutaj mamy widoczne te wywołania. Mamy wordUpButtonLabel i wordUpButtonMessage. I dzięki temu ten tekst jest w pełni przetłumaczalny. Tutaj są dodatkowe przykłady, które przygotowałem o TinyMC. Ta lista będzie się jeszcze pewnie wiele razy wydłużać. Wszystkie materiały są w jednej kategorii zebrane. Opisałem, jak na przykład dodać edytor TinyMC w sekcji komentarzy, jak można dodawać przyciski w trybie z full screen, jak można aktywować kontrolkę Style Select, którą pokazywałem przy jednym z filtrów, jak aktywować inne ukryte przyciski, bo generalnie TinyMC ma masę przycisków, tylko że oczywiście autorzy WordPressa masę z nich ukryli z tego względu, żeby nie przeciążać interfejsu, ale dla niektórych mogą być użyteczne. I to jest w sumie najświeższy wpis, zarządzanie stanami przycisków, czyli właśnie te kwestie aktywowania przycisków w momencie, kiedy zaznaczamy jakiś tekst, który jest już w jakiś sposób sformatowany. Przykłady są do pobrania z GitHuba, ta prezentacja jeszcze dziś wyląduje na SlideShare. Jakby ktoś chciał się skontaktować w tym temacie albo w innym, to dane kontaktowe też są. I czy są jakieś pytania?